Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Na wstępie zostawcie kciuka w górę i myślę, że od razu przejdziemy do nagrania, w którym losowałem trzech zwycięzców konkursu. Tak więc po prostu teraz będzie taki kilkuminutowy materiał z losowania. Osoby, które wygrały, to już tam mówiłem na tym filmie, ale napiszcie mi w komentarzu swoją nazwę oraz serwer, na który ma być przelana nagroda, na które konto. I mam te osoby zasubskrybowane, od razu mówię, bo już jakby to losowanie nagrałem, więc są te osoby zasubskrybowane, także nie ma opcji, żeby ktoś się pod nich podszywał, więc nawet nie próbujcie. I tyle, więc teraz losowanko, a potem przechodzimy do normalnego odcinka i pamiętajcie zostawić kciuka w górę jeszcze zanim dowiecie się, czy wygraliście, czy przegraliście. Okej, więc zaczynamy sobie konkursik, a w zasadzie losowanko. Przypominam, że za pierwsze miejsce było 250 grzybków, za drugie miejsce było 150 grzybków, natomiast za trzecie miejsce było 100 grzybków. I tak jak mówiłem, konkurs będzie trwał około tygodnia. Wstawiłem ten filmik jakoś tam we wtorek około południa, no i teraz losuję, jest godzina dokładnie 11:09, więc zaczynamy sobie losowanie właśnie osób, które wygrały po prostu. Tutaj już mam przygotowany link do właśnie tego filmu, więc go sobie wklejam. No i tak, prosiłem was, żebyście tam pisali konkretny komentarz, ale nie będę tego uwzględniał, bo nie ma to sensu, bo widziałem, że niektóre osoby oprócz tego pisały jeszcze swój serwer i swoją nazwę, na który mają być przelane grzyby. I w sumie to jest spoko, aczkolwiek jeżeli ktoś tego nie napisał, to niech po prostu pod tym, a wygra oczywiście, to niech pod tym filmem napiszę serwer i nazwę, na którą ma właśnie być przelana nagroda, bo nie będzie to żaden kod czy coś w tym stylu, tylko po prostu grzybki pojawią się na waszym koncie. I teraz tak, no mamy już ten link, filter duplicate users, czyli wiadomo, żeby tam się osoby, które piszą więcej niż jeden komentarz, żeby były liczone pojedynczo, żeby nie miały większych szans. I klikamy get YouTube comments, tam było około 500 komentarzy dokładnie. No i co, myślę, że zaczynamy losować. Zaczniemy może od trzeciego miejsca, czyli od 100 grzybków, zobaczymy, kto to wygra. No, losuję. No i okej, mamy winera, Pan Trapper, New Avatar for Neutral, zobaczymy, co los przyniesie. Tutaj w ogóle jeszcze ciekawostka a propos tego konkursu, udało się, będzie nowy awatarek, udało się, też myślę, że to jest wasza zasługa między innymi, więc po prostu teraz muszę czekać sam, bo też ja jestem dosyć niecierpliwy, no ale czekam cierpliwie i oczywiście jeżeli już ten nowy awatar będzie, to pewnie zostanie ustawiony tam na moich kontach wszystkich i coś nagram właśnie, jak już będzie ten nowy awatar, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, więc mamy trzecie miejsce, Pan Trapper, wygrałeś 100 grzybków, gratuluję. Nie ma tutaj, z tego co widzę, tu sobie może otworzymy w nowym oknie, mam nadzieję, że to zadziała. Potem tam subskrypcja osobom wygranym, po to, aby wiedzieć, że ktoś się pod nich nie podszywa. Więc Pan Trapper, napisz mi pod tym filmem swój nick oraz serwer, na jaki ma, na które, w sensie no, po prostu swoje konto, na które ma być przelane te 100 grzybków. Okej, i teraz może zaczniemy drugie miejsce, czyli 150 grzybków. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Okej, mamy jakiegoś Dawida jako zwycięzcę, też nie napisał serwera ani nazwy, tylko hashtag New Avatar for Neutral, także okej, też go tu postaram się otworzyć w nowej karcie. No i gratuluję, wygrałeś 150 grzybków, napisz mi tak samo w komentarzach swój nick oraz serwer, na jaki ma być przelana ta nagroda. No i dobra, i teraz pierwsze miejsce, myślę, że najważniejsze, tak więc okej, losujemy sobie, cyk, i zobaczymy, co to tutaj wyjdzie. No i dobra, mamy Lewy Miś JR, tak samo New Avatar for Neutral, niestety też bez serwera, niku oraz no w sumie tylko tego, serwer oraz nickname. Także gratuluję, wygrałeś 250 grzybków, napisz mi tak samo w komentarzu to samo co poprzednicy, czyli serwer oraz nazwę. Macie na to tydzień, jeżeli ktoś przez tydzień mi nie napisze właśnie swojej nazwy i tego serwera, no to nagroda zostanie przekazana komuś innemu, kogoś innego wylosuje, także liczę, że każdy mimo wszystko no zobaczy ten filmik i po prostu napisze, bo jakby na to czekam. Dobra, tu sobie otworzę w nowej karcie i tyle tak naprawdę, także ja wam dziękuję za losowanko i przechodzimy do normalnego odcinka. Dobra, więc jesteśmy już po losowaniu. Myślę, że teraz można przejść do normalnego podsumowania odcinka, podsumowania dnia, czwartego dnia tak naprawdę tutaj nowego serwera S39 polskiego. Chyba to już ostatnie podsumowanie, bo już jednak mimo wszystko teraz się za wiele tutaj nie dzieje, nie oszukujmy się. No i co tutaj się wydarzyło ciekawego? Wczorajszy dzień zakończyliśmy ze 108 poziomem, także nie jest źle. Udało nam się na szczęście, oj tutaj zapominam tego rozwijać, udało nam się wczoraj ledwo, bo ledwo, ale udało się rozwijać
rozwinąć, w sensie dostać 105 poziom, czyli tą arenkę, no i zacząć ją rozwijać. Jak widzicie, już tutaj mam ulepszone siedzisko i przyspieszone, czyli tak jak powinno się to tak naprawdę zacząć robić. Także jestem zadowolony. Jakiś tutaj już reset ofiarę musiałem zrobić, no bo jednak chciałem, żeby mi na pewno do siedziska ulepszenie do wypadło, bo to też jest właśnie istotne. I teraz tak, co więcej się tutaj zadziało? Tak jak mówię, za 108 levelem zakończyliśmy, tutaj już zaczęliśmy 10 twierdzę budować, dzisiaj przed 24 przynajmniej planuję ją sobie skipnąć, żeby jeszcze zakręcić kołem i dostawać surowce właśnie z większych tutaj, po prostu więcej surowcy, nie? Z większej twierdzy, także to jest taki plan. No robię tutaj kontry regularnie, jak widzicie, tych surowców dosyć sporo mam, więc tutaj kto mi daje mimo wszystko jakieś większe ilości, to sobie po prostu go atakuje i kontruje. Jest tutaj kilka takich osób, także jakoś to idzie, chociaż widzę, że tutaj powoli już na razie mi nikt nie oddał, no ale okej, jakoś to, no i dobra, możemy to, żeby tam rycerze się dalej szkolili, to akurat nie ma większego znaczenia. No i teraz tak, jakaś misja nam się zrobiła tutaj przy okazji, co wczoraj się wydarzyło niedobrego, a no mianowicie wydarzyło się to, że nie udało nam się zdobyć klucza do kibla przez dosłownie półtora paska, bo około półtora paska robiłem na ponad setnym levelu, nie udało się tego klucza do kibla zdobyć, więc jesteśmy już z kiblem jeden dzień do tyłu niż powinniśmy być. Także no to akurat nie jest nic przyjemnego. Pupilki, w pupilkach tutaj jakoś idzie, no dzisiaj mi brakuje dosłownie po jednym jedzonku, żeby zrobić osiągnięcie, to nakarm 15 razy w ciągu jednego dnia, więc no liczę, że mi jeszcze jabłuszko i tutaj ta truskaweczka wypadnie. No i co, no pupile jakoś to idą, nie ma tragedii, no na ten moment to tak wygląda. Teraz to wiadomo, że nie jest to wcale jakoś kolorowo, nie, w sensie no ten ranking się bardzo dynamicznie zmienia, ale z czasem tutaj myślę, że wyjdziemy na swoje i na jakąś wysoką pozycję już będziemy na stałe, przynajmniej dopóki nie zacznie się RNG, przynajmniej do tej pory, w sensie no na ten moment będziemy właśnie wysoko, później jak się zacznie RNG, no to już będzie lipka. Także tak jak mówię, 108 level, arenka, udało się osiągnąć to co chcieliśmy, więc jestem bardzo zadowolony. Niestety nie udało się osiągnąć tutaj tej toalety, więc już no tak naprawdę 50 aury, tak jak mówię, jesteśmy do tyłu. Dzisiaj już zrobiłem jeden pasek, więc zostały mi jeszcze dwa. Tak więc no nie wiem, jak to po prostu wyjdzie, jeżeli chodzi o tutaj ten kibel, czy w końcu dzisiaj poleci, czy nie. No jeżeli dzisiaj by nie poleciał, no to już jest tragedia, bo już będziemy naprawdę bardzo, ale to bardzo do tyłu. Robiłem wczoraj trochę lochów, zapisałem dla was, jak widzicie jesteśmy na świątyni zimnej krwi 9/10, to jest niestety mag, na którym stoimy i w sumie nie ma sensu go jakoś tam bardzo, bardzo pchać. Teraz zawki sobie dobiję, no ja tracę dużo expa na tym, że dobijamy do tego klucza awką, a nie tutaj próbuję jego, no ale tak już tutaj kombinowałem, próbowałem różnych właśnie tutaj rozstawień klejnotów, no i nie chciał ten mag padać nawet na masce tutaj wojownika, więc do tego maga sobie na razie odpuszczam i po prostu jak wydobędę klucz, a wydobędę go dzisiaj zawki, w sensie no, awką dobiję 110 level, wydobędę klucz ze zbrojowni, wbiję parę leveli i potem sobie wymienię broń, bo to jest jakby najbardziej istotne, tu w ogóle mi daje plus 18, to musiał być jakiś duży roll, bo myślałem, że ta jest dosyć wysoka. W każdym razie jak dobiję tych parę leveli z nowego lochu, to sobie tego maga powinienem zamknąć, tak więc jakoś to po prostu poleci, mam nadzieję. No i co, no i tutaj mówię, żeby z tymi podziemiami nie odstawać, no to muszę w miarę raszować tą twierdzę. Teraz będę już chyba od razu kopalnię budował, może w międzyczasie kwatery na 8 postawię, zobaczę, żeby to jakoś w miarę zgrać z tymi surowcami i z tym wszystkim. Mam dla was kilka walk, udawało mi się zapisywać wczoraj, także jestem zadowolony. Zacznijmy może od Yetiego. Yeti to był wojownik, to był bodajże pierwszy w tym lochu, który teraz mamy obecnie 9 przeciwnika. Tak więc no ten Yeti poszedł dosyć łatwo, no zobaczcie, że on ma zaledwie 2500 siły, więc to nie jest wcale jakoś tam wybitnie dużo. No i co, no podsumowania serwerów już myślę, że nie ma co robić, bo po prostu no już to wszystko zwolniło, tak? Te trzy pierwsze dni są jak zawsze najbardziej dynamiczne, natomiast to ten serwer już, te serwery już na ten moment dosyć mocno zwolniły. Tak więc tak to wygląda, pokażę wam tutaj zaraz ranking, zresztą już w sumie widzieliście na początku. No na ten moment bardzo, ale to bardzo jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o gildię, tak? Gildię jako całość tworzymy dosyć mocną, więc tutaj ładnie nam idzie. Wczoraj też dobiłem w ogóle klasera dosyć sporo,
O, tu jakiś fartowny unik, bo w sumie mógł nas zabić. Tutaj zanim przejdziemy dalej, to Klasera dobiłem 67%, więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny wynik. No dzięki Gralowi, tak, bo ten Gral teraz sprawia, że po prostu sobie lecimy przez tą salę chwały i jak nam coś zaczyna migać, to po prostu sobie atakujemy, nie? Więc potem tam zszedłem na jakieś bardzo niskie poziomy, bo tam też mi kilku rzeczy brakowało z tych właśnie niskich poziomów. Tak więc no, tak to wygląda. Dobra, weźmy jakąś inną misję. No jest odłamek lustra, ale niestety po raz kolejny nie ma tutaj tego kluczyka. No lustro też się przyda, także bierzemy. Zresztą ta misja nie jest wcale taka zła i lecimy dalej oglądać tutaj te walki, tak? Piekielny obcy to był zwiadowca, więc też jakoś tam w miarę szybko padł. No sami widzicie, tutaj jeszcze 99 poziom, no i po pokonaniu tego piekielnego obcego wbiliśmy sobie setkę. Zostałem wczoraj na 102 poziomie, musiałem niestety jeszcze grzybki dokupić, no bo jednak chciałem bardzo, bardzo ten 105 level, tak więc dokupiłem jeszcze pakiecik za 200, czyli tamte 2250, no i udało się ten 105 dobić, a nawet 108, także no arenkę już zacząłem rozwijać w czwarty dzień w zasadzie serwera arenka, no to też nie jest wcale taki zły wynik. Dobra, teraz mamy istotę pozaziemską, to jest mag, no z nim się tutaj troszkę pomęczyliśmy, ale w sumie jakoś tam, chyba wiem co zrobiłem, chyba więcej inteligencji, więcej gemów na inteligencję wsadziłem i po prostu ten mag padł. Zresztą jak widzicie na masce niedźwiedzia się udało go zabić, tutaj walka praktycznie jakbyśmy ją mieli przegrać, no ale tutaj bardzo mocny kryt i tutaj kolejny kryt, no i udało się ją pokonać, tą istotę. Teraz mamy smoka obłędu, który był wojownikiem, więc też bardzo, ale to bardzo padł już na masce kota, wiadomo. Zwiadowca na wojowniku to jest naprawdę bardzo mocny. No powiem wam, że klasa jest interesująca. Co prawda nie działa to tak, że zmieniamy na maskę wojownika i od razu magowie padają z bomby, bo niestety to by było raz, że za piękne, a dwa, że po prostu, no na wojowniku też nie jest tak, że łatwiej jest tymi, zwłaszcza w late game'ie wojownik bardzo fajnie sobie radzi z magami, czy to tam właśnie w tej szkole magii, czy coś w tym stylu. Natomiast tutaj jeszcze na tym etapie, no to jednak ci magowie są mocni i dla wojownika i dla zwiadowcy, no ale dzięki temu też po prostu możemy zwiadowców i wojowników bić w masce kota, więc o tyle nam jest jakby wygodniej. A na przykład w late game'ie sobie założymy maskę niedźwiedzia i będziemy w tej masce niedźwiedzia siedzieć, więc no mówię, klasa jest o tyle ciekawa, że ma w sobie dwie najmocniejsze klasy late game'owe, bo tak mi się wydaje, że właśnie i zwiadowca i wojownik są bardzo mocne właśnie w takim late game'ie. I no zwiadowca tymi unikami często wygrywa, wojownik też jest, no wiecie, potężny. Zobaczcie w ogóle co to była za walka, nawet nie zwróciłem uwagi, te walki tylko zapisywałem, ale nie oglądałem ich. Zobaczcie jaki nam mocny krytyk wywalił, ile uników zrobiliśmy na tych 8 tysiącach, no ale to jest właśnie maska kota, to jest właśnie maska kota i to, że jesteśmy tym zwiadowcom. Okej, no i co wam tutaj mogę więcej powiedzieć? No tak jak mówię, 108 level miałem, 109 dzisiaj dobiłem z jakichś tam walk tutaj w środowiskach i oprócz tego z tej jawki sobie klepę, dostanę 110, szukam klucza, postaram się tą piramidę zamknąć tak naprawdę całą, może mi się uda, ale nie mam pewności. Później na pewno w międzyczasie jakoś tą świątynię kliknę, jak ta broń mi będzie dawać więcej obrażeń, no bo to jest najważniejsze. No i później co? No i zostanie nam maszyna, tak? I nie wiem, czy z tą maszyną jakoś będę bardzo... Miałem w sumie w planach nie cisnąć już bardzo, jak zdobyłem tą arenkę, bo już byłem taki zadowolony, no ale jednak warto, wiecie, warto tą maszynkę jakoś w miarę szybko machnąć, ale mi się do tego w zasadzie nie śpieszy. Nie śpieszy mi się dlatego, że i tak tutaj muszę tą kopalnię, wiecie, tą kopalnię sobie powoli budować dopiero na 10. Też tych surowców mi na pewno braknie, bo nie mam ich jeszcze wcale jakoś bardzo dużo. Tak więc no, tak to po prostu wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą grę na ten moment, także mi się nie śpieszy, no ale wiadomo, fajnie by było już ją kliknąć. Co więcej, chyba tyle, chyba nie ma co tutaj więcej wam pokazywać. No jeżeli chodzi o Zakreble, to wczoraj znowu miał live'a, wczoraj znowu coś tam próbował klikać, chyba miał znowu tam chyba prawie 4000 grzybów, co prawda nie wydał wszystkich, bo tam z dwa mu chyba zostały, no ale niestety 95 level dobił, tak więc no w sumie jeden level więcej niż my mieliśmy w niedzielę, z tego co pamiętam, bo my chyba mieliśmy 94, także no ale jakoś mu idzie i tak powiem szczerze, że i tak gra tutaj lepiej wydaje mi się, co prawda czad mu bardzo pomaga, ale to jest akurat spoko i tak jak mówię, wydaje mi się, że gra lepiej tutaj niż na jakimkolwiek innym serwerze, zwłaszcza na tych międzynarodowych, na których tam pograł chwilę i kończył, więc wydaje mi się, że to jest akurat na plus u niego.
No i co więcej, no widzicie, no topka wygląda tak, że jest tutaj bardzo, ale to bardzo duża przewaga z naszej strony. I oprócz tego, o, tutaj mam w ogóle jakiś naszyjnik u Baluśka, zaraz go sobie spróbujemy ubić, chociaż to może wcale nie być takie proste. Chociaż nie, no stad mamy o wiele więcej. Także zobaczymy, jak nam się misja skończy. Możemy w sumie jeszcze przelecieć. No tutaj u Turora mam niestety dwa itemki, ale Turor nie ma miejsca w ogóle w ekwipunku. Tutaj u Boruciaka. Boruciak w ogóle bardzo ładnie poleciał wczoraj. Miał bodajże taki level jak my w niedzielę, czyli jakoś tam chyba, w sensie wczoraj mieliśmy taki jak on w niedzielę. No i wczoraj z tego 107 poleciał na 137, ubił maszynę i tak dalej, więc no ładnie mu tam poszło. Tutaj Rotax ma, zobaczcie, też jakiś itemek, tu się trochę itemów z tego co widzę pojawiło przez noc, coś tam im powylatywało do klaserka, także wiadomo, warto to zgarnąć, no ale to już są jakieś takie pojedyncze przypadki. Generalnie już ten klaser mamy jak na ten moment bardzo, ale to bardzo ładnie uzupełniony. Dobra, kliknijmy sobie tego Baluśka, on jest od nas z gildii, ale no myślę, że się nie obrazi, że tutaj ataczek tylko po klaser. No i dokładnie, pokonany, super. I mamy plus jeden. Dobra, zobaczmy sobie, jakie tutaj jeszcze misje nam lecą. No szału nie ma, no niestety żadnych nowych kupili na razie nie możemy odblokować, bo mamy po prostu za słabe poziomy. Tutaj ponik standardowo, no ziemia najsłabsza, bo jesteśmy, potrzeba nam inteligencji, no to mamy ziemię najsłabszą, to już jest jakby przyzwyczajenie. No i czompem, nie pamiętam, czy od razu na 10 levelu, jeżeli by nam wyleciała oczywiście ta truskaweczka, to właśnie się zastanawiam, czy od razu ubijemy tego 10, ale to tam muszę sprawdzić. Ten 10 to jest co? W dzień w górach koronkowych. No ale i tak mówię, musimy na tą truskawkę czekać. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Ostatnie podsumowanie dnia, teraz już będzie jakby co jakiś czas będą odcinki po prostu z tego druida, już nie będzie takich typowych podsumowań. Mam naprawdę dużo planów co do nagrywania, mam dużo rzeczy do nagrania, więc jakby na tym się muszę skupić. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, zostawcie subskrypcję, zostawcie z dzwoneczkiem oczywiście, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, no i osoby, które zwyciężyły w konkursie, zapraszam do zostawienia komentarza, w którym napiszecie swoją nazwę oraz nick, w sensie nazwę oraz serwer, na który mają zostać przelane grzybki z konkursu. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się i cześć!